Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wstępie bardzo dziękuję za dyskusję, która jest tak żywa i potrzebna, poświęcona temu, czy basen w naszym mieście ma być, czy też nie. Jeśli ktoś dzisiaj z Państwa ma wątpliwość nad tym, czy to głosowanie jest takie, czy jesteś za basenem, czy przeciwko, to nie miejcie takiej wątpliwości, Szanowni Państwo, bo albo chce tego basenu, albo nie chce. Tak to już jest, to jest gra zero-jedynkowa. Nie jest, że chcę, ale trochę się boję i nie wiem, jak zagłosuję. Albo, Szanowna Rado, bierzemy odpowiedzialność za tą dużą inwestycję i chcemy rozwoju miasta, albo też nie. Generalnie bardzo dobra dyskusja. Moim zadaniem jest absolutnie zebrać te wszystkie głosy i starać się maksymalnie, aby wspólnie myśleć o dobru naszego miasta, aby jak najmniej było niepotrzebnych takich rozmów pozamerytorycznych, a wyciągnąć to, co może być esencją, to, co może być potrzebne generalnie do podjęcia dyskusji. Wszystkie pytania były dobre, zaczynając od tego, czego miasto nie wybudowało basenu od początku. Szanowni Państwo, tak to już jest, że rok 2015 to była zupełnie inna sytuacja. Zastaliśmy basen, wiemy w jakiej sytuacji, to jest tak naprawdę gruzowisko. Strefa ekonomiczna od kilkunastu lat bez drogi dojazdowej, gdzie albo rzeżotka drzewna będzie tam się zasiedlała, albo inne ptactwo. Generalnie na pewno nie było widać inwestora. Pierwsze kroki, to trzeba powiedzieć sobie śmiało, po pierwsze gospodarka. Po pierwsze gospodarka, żeby zabezpieczyć finanse miasta w perspektywie długofalowej. Łatwo jest wydawać, łatwo jest żyć za czyjeś. Ale dzisiaj możemy powiedzieć, Szanowni Państwo, jedno, odpowiedzialnie. Zarobiliśmy na ten basen. Mamy pieniądze na ten basen. To nie jest puste wydawanie, bo ktoś mi dał. Mi jako burmistrzowi nikt nic nie dał. Ani koncepcji na strefę, ani innych pomysłów. Szanowni Państwo, postawiliśmy na rozwój gospodarczy. Powstała duża strefa ekonomiczna. Mamy inwestora, mamy wpływy z podatków, które będą przeznaczane na wiele inwestycji. Nie tylko na basen, ale mówimy w kontekście chociażby zmniejszających się środków z Unii Europejskiej. Jak ja słyszę na sali dzisiaj specjalistów od funduszy europejskich, to chcę powiedzieć jedno. Ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Dlatego, że jeśli ktoś mówi, że jest specjalistą, to pytanie nie, czy ktoś będzie na tym fotelu i podejmie decyzję. Wyście już byli na tym fotelu i mieliście okazję podjąć decyzję. Dzisiaj decyzja o budowie basenu jest dojrzała, pełnoletnia, 18-letnia. To, co się udało zrobić, zamknąć basen i zaprosić ludzi na kawę, herbatę z widokiem na rozwalony basen. To nie było mądre, to nie było roztropne. Dobrze wiemy, że tak hojnej perspektywy jak poprzednia kadencja i perspektywa unijna 2007-2014 nie będzie. Byłem na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tym tygodniu, którzy powiedzieli jedno. Średnia PKB na mieszkańca Dolnoślązaka przekroczyła średnią Unii Europejskiej o 1%, jeśli chodzi na poziomie NUTS 2, czyli na poziomie województwa dolnośląskiego, i z regionu biednego Dolnego Śląska staliśmy się regionem bogatym. Obok Mazowsza jesteśmy drugim regionem w Polsce, który jest regionem bogatym. To oznacza, że poziomy dofinansowania, wszystko na to wskazuje, najprawdopodobniej będą w formie pół na pół. Czyli dzisiaj mieliśmy dofinansowania w wysokości 85% bardzo często, a teraz będziemy mieli montaże finansowe w oparciu pół na pół. Swoją drogą, te porady nie są potrzebne miastu, nie są potrzebne burmistrzowi. Pozyskaliśmy łączną kwotę na inwestycje 107 milionów złotych. Warto iść podpowiedzieć, zapukać. Zróbmy sygnalizację miejską, znacznie mniejsze pieniądze. To jest 200-300 tysięcy. Jak nic nie zrobicie z liceum, to tak naprawdę młodzież odpłynie do Legnicy i wpadniemy w ogromne tarapaty, bo liceum nie jest dofinansowane. Jeśli ktoś chce naprawdę gminę dzisiaj pouczać o te środki, które zostały pozyskane na szkoły, jest pani dyrektor SP4, MOPS-u, który zaraz się zmieni.
i wielu innych inwestycji, które są realizowane. Jeśli ja słyszę zachętę, że mogliście szukać pieniędzy z Unii Europejskiej, szukaliśmy. Tak naprawdę wielkie, ogromne podziękowania dla moich współpracowników, bo w tej perspektywie zapisać basen do finansowania unijnego to jest ogromny wyczyn. A dlaczego wpisano? Bo wpisano w rewitalizację historyczną, bo jest to obiekt z 1936 roku. Dzisiaj my, samorządowcy, w ogóle mamy problem, bo dofinansowania na projekty nie idą w parze z tym, co byśmy oczekiwali. Mało środków jest na infrastrukturę, na te wodotryski, o którym powiedzieliśmy. Komisja Europejska zupełnie inaczej zmieniła stanowisko. I niestety, obiektywnie trzeba sobie to powiedzieć, że okres na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, ten najlepszy, po prostu bezpowrotnie minął. Trzeba zacisnąć pięść, uderzyć się w pierś i wspierać dzisiaj siebie wzajemnie. Wspierać miasto i burmistrza, bo to nie jest basen Berry. To nie jest basen tutaj, szanowni państwo, was. To jest basen dla wszystkich mieszkańców, którzy będą tam wypoczywać i tak dalej. To, w jaki sposób kwestia basenów była konsultowana, to tego ten samorząd nie widział. Raz, że była wystawa w samym rynku, koncepcja była przedstawiona. Wielu z państwa radnych, nawet opozycji, uczestniczyło w tym spotkaniu. Tak szeroko, jak to było opowiadane, ile uwag można było wnosić, to naprawdę jest niespotykane, bo takich konsultacji wcześniej nie praktykowano. Jeśli mieszkaniec Jawora potrafił przyjść na te konsultacje, to nie widzę innych świętych krów, które po prostu mają powiedzieć, że są, mają być specjalnie traktowani. Skoro mieszkaniec potrafił przyjść, poświęcić czas, dowiedzieć się, jak ten basen będzie wyglądał, wnieść swoje uwagi, poświęcić czas, to jeśli ktoś z państwa ma jakieś pytania, to właśnie wtedy trzeba było je zadawać, bo to nie był żadna koncepcja, która była gdzieś ukrywana. Szanowni państwo, oczywiście, że podawałem różne koncepcje, bo rozmawialiśmy o basenie. To jest nic dziwnego, nadzwyczajnego. Oczywiście, że pojawiały się koncepcje, czy ma być to przy Słowiance, bo mieszkańcom trzeba dać wybór. Jak byliśmy na tym spotkaniu, to dobrze wiemy, co mieszkańcy powiedzieli. Chcemy w parku miejskim, tam, gdzie ten basen był dotychczas, tam, gdzie wszyscy się wychowaliśmy i to jest najlepsze miejsce. Mamy wspaniały park i z tego skorzystajmy. W perspektywie długofalowej, szanowni państwo, mamy mieszkańców wspaniałych naszego miasta, okolicznych gmin. Mamy dla kogo budować ten basen. Rynek dzisiaj nie jest przyjazny. On nie jest dobry dla inwestowania pod każdym względem. Proszę zobaczyć, dlaczego nie buduje się ronda Przysłowackiego, bo nikt się nie zgłosił. I co mamy z tego robić? Wielkie larum, wow, przecież są procedury, o które trzeba się starać działać. Szanowni państwo, ogłosiliśmy kilka przetargów. Inwestycja, jak wszyscy zauważamy, bardzo poważna. Nie jakaś prosta, lakoniczna, tylko duże wydatkowanie. To musi być fajny basen. Dlatego też szeroko to konsultowaliśmy, rozmawialiśmy i patrzymy, jak kolejne przetargi co przynoszą, żeby podjąć tą decyzję z dużą dozą pewności. Nie po pierwszym przetargu, bo pierwszy przetarg nie za wiele nam pokazuje. Dzisiaj możemy zobaczyć, co się dzieje. I jasne, że co było najprościej zrobić? Iść w ciemno. W ciemno pod wyborce, bo idą wybory. I burmistrz powinien pierwszy przetarg, czy 50 milionów, czy 100 budować, bo jest wyborca i będzie fajnie. Nie chodzi o to. To jest inwestycja, która przeżyje nas wszystkich. To jest inwestycja, która będzie funkcjonować, będziecie tam przychodzić ze swoimi wnukami, dziećmi. W Radzie będzie zupełnie inny skład, który daj Boże, żeby podziękował wszystkim, że to była dobra wtedy, szanowni państwo, decyzja. Więc jeszcze raz powtarzam, po pierwsze gospodarka. Sytuacja finansowa gminy dzisiaj jest bardzo dobra. Myśmy celowo dbali o finanse od samego początku po to, by móc realizować te zadania, które są przed nami do zrobienia. Wszystkie w większości dzieją się przy wykorzystaniu euro, przy wykorzystaniu pomnażania tego pieniądza. Ale dzisiaj, jak chcemy rozmawiać merytorycznie, a liczę, że tak po prostu jest, to mówienie o tym, że gmina na przykład jest, stosuje tego indolencję, bo nie stara się o projekty, nie szuka pieniędzy, jest złośliwe i tak naprawdę rzucaniem mi z państwa strony koła ratunkowego.
Tylko te uśmieszki pod spodem mówią, że to jest betonowe koło ratunkowe. Tylko mnie rzucacie czy mieszkańcom, na przykład, jeśli chodzi o te głosy takie negatywne i które są zupełnie niepotrzebne. Dobra perspektywa pozwala nam na to, żeby podjąć taką decyzję, wybudować basen i powiem wam państwo uczciwie jedną rzecz. Przestać ośmieszać to miasto, które przez 18 lat mówi mieszkańcom, że wybuduje basen i robi ich w trąbę. Dlatego trzeba to skończyć i dzisiaj powiedzieć jedno. Albo jestem za basenem, albo przeciwko. Nie ma nic pośredniego. Nie będzie nikt mydlił oczu z kamerką stojąc z widokiem na basen, że ja tak chciałem basen, że zagłosowałem aż przeciwko. Że tak bardzo pragnę, drogi mieszkańcu, tego basenu, że zagłosowałem przeciwko. Odpowiedzcie sobie państwo sami, a ja gorąco zachęcam do tego, żeby zaufać miastu. Zaufać ludziom, którzy pracują na co dzień przy tym projekcie, którzy poświęcają swój czas, energię. Ostatnie 4 lata, mega wielka praca nad strefą ekonomiczną, która powstała od zera, od buraka, gdzie trzeba było budować całą kawalkadę zdarzeń, które doprowadziły do tego, że wspólnie jutro będziemy mieli wiechę w Jaworze, kolejny etap. Jedna długość Mercedesa jednej hali to jest ponad 0,5 kilometra. To samo mówi po prostu przejście, a zobaczycie państwo, że lada moment pojawią się następni. I to państwu po prostu gwarantuję. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. Dziękuję.